Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Minął Tydzień. Spotykamy się tradycyjnie w czteroosobowym składzie. Kolega Mateusz Piskorski, dzień dobry. Nie wiem, czy Wołomin, czy Lasy. Wołomin. Wołomin, o, to ładnie brzmi. I Adam Śmiech, Pabianice. Dzień dobry. I Przemysław Piasta, Poznań. Dzień dobry, witam Państwa. I Jan Engelgard, Warszawa, Bemowo. Proszę panów, no niestety będziemy musieli trzeci raz program robić o tak zwanej agresji Rosji na Ukrainę. Ja mówię agresja Rosji na Ukrainę, ponieważ TVP Info uruchomił specjalny blok programowy, gdzie cały czas wyświetla się agresja Rosji na Ukrainę. No więc widocznie oni wiedzą coś, czego my nie wiemy. Przypomnę, że 16 lutego, czyli w czasie, kiedy skończyliśmy poprzedni program, to we wtorek miała nastąpić, zgodnie z doniesieniami wiarygodnymi wywiadu amerykańskiego i brytyjskiego, inwazja. I nie nastąpiła. Nie wiem, który to już był termin. Tu sobie dyskutowaliśmy, że to od 2 miesięcy, to pewnie już kilkadziesiąt terminów. Czyli mamy do czynienia z tą histerią, którą, i tu bym odnotował, proszę panów, ważny głos w mediach mainstreamowych. Nie wiem, czy koledzy zwrócili uwagę, mianowicie profesor Grzegorz Kołodko publikował, a raczej no, musieli opublikować w Rzeczpospolitej jego artykuł, gdzie tezy były takie, że jest to histeria nakręcana przez amerykańskie koncerny zbrojeniowe w celu upchnięcia dużej ilości broni zagrożonym krajom, oczywiście sztucznie zagrożonym. Skrytykował reakcję polskich elit i wywołało to ostrą reakcję Romana Kuźniara, który jeszcze w roku 2008 uważał, że opcja ukraińska to jest fanaberia. A więc widzimy, że galopująco zmieniają się również poglądy osób w Polsce, które kiedyś miały no, takie dosyć umiarkowane czy sceptyczne podejście, a dzisiaj prześcigają się w deklaracjach proukraińskich. No niestety również dotyczy to osób, które uważaliśmy za naszych sojuszników, przynajmniej ideowych. Dlatego proponuję, żeby motywem przewodnim naszej dyskusji może nie była tego analiza, co się dzieje, chociaż to pewnie tego nie unikniemy, ale ocena coraz bardziej historycznych reakcji polskich polityków, mainstreamu, mediów, ruki paszwam, żadnych głosów sprzeciwu. No poza tym Kołodką ja nie odnotowałem żadnego głosu krytycznego. Oczywiście poza nami, ale mówimy o tych mainstreamowych. Jeżeli koledzy uznają za stosowne, żeby się do tego odnieść, to zapraszam. Tym razem zabierze kolega Śmiech pierwszy głos. No tak, myślę, że przede wszystkim trzeba się odnieść jednak jeszcze zdaniem do tych terminów. Oczywiście jest to kolejny eksperyment socjologiczny dokonywany na żywym ciele społeczeństwa i cóż można powiedzieć, no wydawałoby się, że w dawnych czasach, kiedy obowiązywały jakieś standardy w świecie dziennikarskim, w świecie mediów szerzej, mówiąc, no jeżeli się coś zapowiada, a to się nie spełnia, no to powinno się w jakiś sposób do tego odnieść, czy przeprosić, czy powiedzieć, że się miało zbyt małą jednak wiedzę i że proszę na przyszłość nie brać aż tak poważnie naszych wypowiedzi i zapowiedzi. No tymczasem okazuje się, że w tej chwili poziom mediów jest już tak niski, ludzi tam pracujących, że można przechodzić do porządku dziennego nad każdą bzdurą, każdym kompletnym idiotyzmem, jaki się głosi, jako pewnik. No i cóż, no i z tym mamy właśnie w tej chwili do czynienia. Tutaj rzeczywiście, jak kolega naczelny wskazał, można dyskutować, ile razy już było to zapowiadane. Myślę, że żaden z nas nie notował i to jest pewnie błąd, bo można było na ten temat bardzo ciekawy artykuł napisać kiedyś, jak się to szaleństwo skończy. A tak to trzeba będzie sięgać no, do archive.org i do innych tego typu i spędzić wiele godzin na wypisywaniu momentów, w których różne polskie media zapowiadały inwazję Rosji na Ukrainę i na Polskę oczywiście, bo jak wiemy, na Ukrainie się nie skończy, jak to mówią. No i cóż, ten obłęd, o którym kolega naczelny mówił, trwa w najlepsze. Nic się nie zmienia, nawet jak jedni mówią, że Rosjanie wycofali jakiś wojska, to oczywiście to wszystko jest tylko po to, żeby zamydlić oczy, bo za chwilę wrócą i zaatakują znowu. Bardzo ciekawe mnie te wasze doniesienia takich
niesamowitych wywiadów, jak wywiad estoński. To jest coś takiego, co od razu człowieka rzuca na kolana i człowiek nie wie, jak się odnaleźć wobec takiej tradycji i potęgi tego wywiadu. Ale bardzo ciekawe są moim zdaniem te wszystkie zdjęcia, które oni pokazują, te bardzo dobrze widoczne czołgi i inne rzeczy. Ja mam taki apel, który pewnie nie dotrze do adresata, ale do naszych przyjaciół Amerykanów. No pokażcie wreszcie jakiś album ze zdjęciami takiej wysokiej rozdzielczości z 10 kwietnia 2010. No dlaczego nie? No wtedy mieliście gorsze teleskopy na Sputnikach, które, przepraszam, nie na Sputnikach, ale wiemy, o co chodzi, które fotografują cały nasz glob. No to pokazuje, że pewna tajemnica, która jest za tamtym wydarzeniem, cały czas jest rozgrywana i te zdjęcia cały czas jeszcze nie są ujawnione. No a wracając do sytuacji na Ukrainie, to kolega powiedział, że nie zauważył żadnej wypowiedzi rozsądnej poza tą jedną, profesora Kołodki. No rzeczywiście, no wydaje mi się, że tutaj żaden z nas czterech, jak też jakiejś innej wypowiedzi, przynajmniej częściowo rozsądnej, nie zauważył. Wszystko, co się dzieje, to jest kompletny obłęd. No przykre jest to, że ludzie, którzy kiedyś byli uważani, czy też rzeczywiście byli w orbicie ruchu narodowego, no całkowicie odjechali, po prostu jakby byli na prochach się zachowują, a pewnie na prochach nie są. Tutaj kolega wspomniał osobę, która co prawda nie jest w orbicie ruchu narodowego, ani nie była, a mianowicie profesor Kuźniar. No i kolega wspomniał rok 2008, ale on w roku 2010 uważał to, co PiS robi w sprawie smoleńskiej, za szaleństwo. No a tymczasem w tej chwili, zresztą już nie w tej chwili, ale już kilka lat temu, całkowicie zmienił front i w tej chwili jest na pierwszej linii frontu walki z Rosją, z imperializmem i tak dalej. Natomiast kończąc tą jakby pierwszą część naszej dyskusji i odwołując się do tego, co powiedziałem, czyli do osób, które były w orbicie ruchu narodowego, mam tu na myśli pana Marka Biernackiego, związanego, nie wiem w tej chwili, gdzie jest, ale był w PO, zdaje się, że był usunięty, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a wcześniej właśnie w młodości no, pozostający w orbicie ruchu narodowego właśnie, no, który wypowiedział się dla mediów no, w sposób zupełnie nieprawdopodobnie kreteński, idiotyczny, jak to straszliwe zagrożenie następuje w tej chwili. Wprowadzane jest w życie, w Charkowie jest mniejszość rosyjska, która będzie działać jako piąta kolumna. Działają oczywiście oficerowie FSB, GRU, przepraszam bardzo. Mamy do czynienia z klasyczną wojną hybrydową, która ma uzasadnić albo wejście armii rosyjskiej na terytorium Ukrainy, albo pojawienie się zielonych ludzików. A wszystko to, zdaniem pana Biernackiego, dzieje się ze strony upadającego imperium Putina. I tym optymistycznym akcentem zakończę pierwszą część mojej wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję, no bo Rosja to upada już 200 lat, bo to tak zapowiadano. I podbijać świat chce już od 300. Przypomnę pierwsze listy o dokumenty w cudzysłowie o podboju przez Rosję świata pojawiły się na początku XIX wieku. I autorami tych rewelacji byli Polacy. Chodziło o tajny plan Piotra I, podboju świata. Był to, nie pamiętam nazwiska, ale chyba Sokolnicki to opracował. Oczywiście na życzenie Francuzów, którzy chcieli mieć uzasadnienie no, własnej polityki. Czyli widzimy, tu się powtarzają, proszę panów, pewne mechanizmy. No i w tym było, że odnaleziono tajny testament Piotra I, mówiący o tym, gdzie zaatakować i tak dalej. Także historia się powtarza. Nie wiem, czy jako farsa, bo nie wiemy, jak się to skończy. Proszę bardzo, jakie są refleksje z ostatniego tygodnia kolegi Piskorskiego? No tak naprawdę chyba nie możemy powiedzieć niczego, czego byśmy wcześniej nie mówili na ten temat. Mówię o histerii wojennej. Rzeczywiście myśmy o tym mówili miesiąc temu i dwa miesiące temu. Przewidywaliśmy, jaki to wszystko będzie miało scenariusz. Co do reakcji polskiego głównego nurtu, to trudno mi się wypowiadać, bo szczerze mówiąc, to przestaje być interesujące, a nawet przestaje być już śmieszne.
O ile do pewnego etapu można się było śmiać z infantylizmu niektórych tych wypowiedzi, o tyle teraz jeden żart powtarzany nieustannie, mniej więcej w tym samym guście, najzwyczajniej w świecie przestaje być śmieszny. Nie ma zatem najmniejszego sensu komentowania wypocin tych ludzi. Można ograniczyć się w moim przekonaniu tylko i wyłącznie do komentowania osób, które rzeczywiście mają jakiś choćby teoretyczny wpływ na podejmowane w Polsce decyzje polityczne. Jeśli mówimy o Biernackim, o tym, co tu kolega Adam wspomniał, no cóż, na szczęście Biernacki nie ma tego wpływu, możemy powiedzieć, chociaż oczywiście ci, którzy wpływ mają, ci, którzy tworzą polski rząd, żyją w stanie podobnej paranoi. Co do samego mechanizmu tworzenia tej paranoi, jeśli koledzy pozwolicie, chciałem się odnieść. Otóż jakiś czas temu, ja o tym zresztą napisałem na portalu Myśl Polska Info krótki tekst. Jedna z czołowych komentatorek CNN, Tara Jones, wypowiedziała się, że Zachód stosuje, wyznaczając te kolejne daty rosyjskiej agresji, działania dezinformacyjne. I ona przyznała to wprost, że oni to robią. Napisała nawet, bo to jej artykuł redakcyjny, napisała nawet, że robią to służby specjalne Zachodu. Oczywiście ona to usprawiedliwia. Usprawiedliwia to w ten sposób. My to robimy, bo Rosja to robi. I coraz mniej osób na Zachodzie szeroko rozumianym wierzy w agresywny charakter współczesnej Rosji. W związku z tym, jak napisała wyjątkowo szczerze dziennikarka i komentatorka CNN, musimy puszczać te tak zwane fejki, jeśli się tą nową mową będziemy posługiwać, po to, żeby ludzie w końcu uwierzyli, że Rosja to ta zła. Wierzą zbyt mało i zbyt słabo w wojnę, w agresję rosyjską zapowiadaną już tylokrotnie, dlatego trzeba coś wymyśleć. I ja jestem przekonany, że jeśli rzeczywiście dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu na jakąkolwiek skalę po wschodniej Ukrainie, nie będzie to konflikt wywołany przez Federację Rosyjską, bo w chaosie informacyjnym, o to do wszystkich też naszych widzów apeluję, żeby nie wierzyli w tym chaosie informacyjnym zarówno stronie zachodniej, jak i stronie rosyjskiej. To naprawdę wiedzmy, że jedna i druga strona stosuje pewne techniki w zakresie kształtowania tej przestrzeni informacyjnej, w której my wszyscy żyjemy. My, jako Myśl Polska, ani jak sądzę, no, chyba że czymś nie wiem, nasi widzowie i czytelnicy, pewnie nie mamy dostępu do rzeczywistych danych wywiadowczych czy zdjęć satelitarnych faktycznie przedstawiających to, co się dzieje na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Nie mamy dostępu pewnie też, chyba że ktoś ma, z kolegów albo z naszych widzów, do sztabów czy doradców, czy faktycznych decydentów w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Rosji z drugiej strony, więc trudno nam naprawdę o jakąś rzeczywistą, opartą na faktach informację. Jedyne, co możemy robić, to przeprowadzać analizę racjonalnych interesów. Zakładamy, że w całej tej układance ukraińskiej uczestniczą gracze racjonalni, bo nie mamy powodu twierdzić inaczej. Jeśli kierujemy się analizą tych interesów, to jedyną stroną, która może mieć pewien interes, przy czym zaznaczam, nie wszyscy, a jedyne pewne frakcje w elitach, w rzeczywistym, gorącym konflikcie w regionie Ukrainy Wschodniej, we wciągnięciu do tego konfliktu Rosji, mogą być anglosasi. Znaczy jastrzębie anglosascy, znów podkreślam, nie wszyscy anglosasi. Poziom świadomości anglosaskiej, pamiętacie koledzy, myśmy publikowali również na łamach naszego portalu wypowiedzi, artykuły z najpopularniejszego w tej chwili amerykańskiego komentatora i dziennikarza telewizyjnego z Fox News, Takera Carlsona, który wprost mówi, skończcie ten obłęd. Niestety w Polsce my takiego głosu, poza wspomnianym przez kolegę naczelnego Grzegorzem Kołodką, który zawsze miał swoje votum separatum, no jest uznawany trochę pewnie przez te media głównego nurtu za takiego no trochę ekscentryka, dziwaka, zresztą dawał powody ku temu, żeby nazywać go ekscentrykiem, bo niektóre takie zachowania miał. No i dlatego jest jeden taki głos gdzieś umieszczony, a to Kołodko, jemu wolno takie votum separatum wygłosić. No ale dobrze oczywiście, że
należy pochwalić naturalnie, pochwalić się odwagę cywilną i odwagę tego, by iść pod prąd ze strony byłego wicepremiera. Tak czy inaczej, nawet w krajach anglosaskich toczy się ożywiony dialog i są dopuszczani do tego głównego nurtu również przeciwnicy eskalacji ze strony tego bloku anglosaskiego, tacy jak Tucker Carlson w Stanach Zjednoczonych. I to nie jest nisza. I przepraszam, no to jest jednak medium o dużo większym zasięgu niż nasz tygodnik, nasze środowisko, czy kilka innych niewielkich środowisk w Polsce, które zabierają głos nieco odmienny w tej sprawie. Więc jeśli konflikt będzie, to będzie to konflikt wywołany przez anglosasów, bo na to wskazuje analiza interesów poszczególnych graczy. Nie informacje, nie to, że Doniecka Republika Ludowa coś przekazała, a Londyn przekazał coś innego, tylko po prostu fundamentalna analiza interesów poszczególnych podmiotów. Rosja jest ostatnim z podmiotów, tak samo zresztą jak Ukraina, Kijów też. Mówię o Zełenskim i elitach i oligarchach również ukraińskich. Oni nie są zainteresowani konfliktem zbrojnym. Oni to na każdym kroku powtarzają. Na każdym kroku Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy, powtarza, że nie będzie żadnego konfliktu. Minister obrony Ukrainy mówi, że ryzyko jakiejś agresji, przepraszam, najazdu, inwazji rosyjskiej jest minimalne. Mówią to oficjalne źródła ukraińskie, mówią to oficjalne źródła rosyjskie, które na każdym kroku podkreślają wręcz, że nie mają żadnych planów ingerencji zbrojnej. A Zachód, czyli ten, komu zależy na wybuchu tego konfliktu, mówię o Zachodzie anglosaskim, i jego klakierach środkowoeuropejskich, z Polski, krajów bałtyckich, kilku innych jeszcze, mówią cały czas o tej agresji. Żyjemy, tu kolega redaktor powiedział o tym, że w TVP Info, ja nie oglądam TVP Info, nawet nie mam telewizora, więc nie wiem, bo co za mną, to tylko ekran, a nie telewizor, który bym oglądał. Więc nie wiem, co nadaje TVP Info, ale widzę, co nadaje Onet z drugiej strony, prawda? Onet też robi relacje na żywo, tak samo jak kolega mówi w TVP Info, relacje na żywo z wojny, z rosyjskiej agresji na Ukrainie. Co chwilę odnawiają nowe teorie spiskowe, tam zamieszczają, cytują, kiedy nastąpi wreszcie ta inwazja. Wreszcie mamy informację dzisiejszą, dość świeżą, to potwierdzono akurat poprzez relacje osób, z którymi miałem okazję rozmawiać i które są tam na miejscu w Donbasie, że faktycznie rozpoczął się proces, i to jest fakt, ewakuacji cywilnej ludności Donbasu do Federacji Rosyjskiej. To oznacza, że Rosjanie za wszelką cenę, Kreml za wszelką cenę chce uniknąć konfliktu zbrojnego, czyli chce uniknąć tego, by no musiałby w wypadku jakiejś rzeczywiście prowokacji ze strony anglosasów, którzy moim zdaniem sterują tymi bojówkami tam obecnymi teraz na granicy, nie Zełenski nimi steruje, nie nawet oligarchowie, tylko jak sądzę siły zewnętrzne anglosaskie, którym na tej wojnie zależy. Rosja natomiast ucieka przed tym konfliktem jak tylko może, ewakuuje ludność cywilną, bo ta ludność cywilna to w dużej mierze obywatele Federacji Rosyjskiej, więc Rosja musiałaby odpowiedzieć, gdyby rzeczywiście doszło do prowokacji, w której oni by zginęli. Więc mamy dość czytelny obraz wynikający z elementarnej, logicznej analizy, tylko że polska klasa polityczna, którą koledzy wspominaliście, nie myśli logicznie, myśli fobiami, myśli być może zamówieniami, które mają z różnych stron po to, żeby wypowiadać się w taki, a nie inny sposób, ale z całą pewnością ani nie posługuje się logiką, ani nie posługuje się racjonalną analizą polskich interesów w tym wszystkim, co jest jeszcze już innym, znacznie rozleglejszym tematem. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze z tych głosów takich, bo kolega mówi, że już nie jest śmieszne. No jednak granice są przesuwane. Generałowie, Skrzypczak i Polko udzielają przeciętnie 2 wywiadów dziennie. Skrzypczak ostatnio opublikował analizę, jak będzie wojna przebiegać i że będzie toczyć się podbój i tak dalej, oraz będą pacyfikowane wsie ukraińskie i wywożone na Syberię. Tak jak, uwaga, jak to zrobili po wojnie na Ukrainie. Przypomnę, wtedy Związek Radziecki spacyfikował siatkę ONU i partyzantkę UPA, więc okazuje się, że to źle. Poza tym jednak wtedy nie pacyfikowano wsie, tylko po prostu wywożono tych, których ujęto. Ale no i generał Polko, no to nie wiem, który jest lepszy. Być może nasi internauci wezmą udział w konkursie na temat najbardziej kuriozalnej wypowiedzi generała w stanie spoczynku. Bo tacy są najgroźniejsi, proszę panów, bo wtedy oni uchodzą za ekspertów. Najciekawsze jest to, że najbardziej idiotyczne wypowiedzi są przyjmowane przez świat dziennikarski i prawdopodobnie przez dużą część opinii jako poważne analizy. I na tym to polega. Kolega Przemysław Piasta długo czekał.
Tak, długo czekałem i praktycznie koledzy już wyczerpaliście cały temat, więc za wiele to się nie nagadam. Absolutnie to kibicuję koledze redaktorowi naczelnemu, podzielam jego poczucie humoru i zgadzam się tutaj z naczelnym, a nie zgadzam się z Mateuszem. No jednak są wątki śmieszne. Polscy dziennikarze, polscy komentatorzy, a w szczególności generałowie na emeryturze dostarczają nam coraz to nowych, że tak powiem, asumptów do żartów i różnego rodzaju popraw dobrego humoru, bo w tej sytuacji raczej trudno w ogóle o dobry humor. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka wątków, które już poruszył Mateusz, ale niech one sobie wybrzmią jeszcze raz. Przede wszystkim, szanowni państwo, my tutaj w tym programie komentujemy nie tyle wydarzenia, co komentujemy reakcje mediów na te wydarzenia. Komentujemy to, czym żyje Polska, tak? To, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej. No i tak naprawdę od ponad miesiąca, grubo ponad miesiąca, nasza przestrzeń publiczna, nasze media żyją tylko i wyłącznie nieistniejącą agresją Rosji na Ukrainę. Zupełnie sfingowanym tematem, tematem wyssanym z palca. Zupełny szum informacyjny, zupełne bagno informacyjne zaciemnia wszystkie realne wydarzenia i Polacy nie zauważają, co się dzieje w Polsce, nie zauważają, co się dzieje na świecie, właśnie dlatego, że są zasypywani tymi tonami bzdurnych informacji o rzekomej agresji Rosji na Ukrainę. I co jest totalnie najlepsze? No niestety Polacy, którzy na początku reagowali na sprawę w bardzo zdroworozsądkowy sposób, z czasem zaczynają wierzyć. No ale wiecie państwo, jeśli przez długi czas ktoś wam będzie wmawiał coś konkretnego, no to prędzej czy później zaczniecie podświadomie przyjmować to jako prawdę, zgodnie z tezą, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. No i to kłamstwo jest powtórzone już znacznie więcej niż 1000 razy i duża część normalnych ludzi, którzy niezbyt refleksyjnie podchodzą do rzeczywistości, święcie wierzą, że jakaś tam agresja Rosji na Ukrainę już jest, a jeśli nie jest w tej chwili, to pewnie będzie lada chwila i wydarzy się coś dramatycznego. No przecież na portalach czytają właśnie, możliwy jest atak rakietowy. No tak, no w istocie rzeczy jest możliwe, zawsze jest możliwe. Jak ktoś ma rakiety, to może ich użyć, tak? Natomiast prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest stosunkowo małe, tak mniej więcej jak trafienie komety w tej chwili w Polskę. Także, szanowni państwo, no, wsłuchujemy się w te bzdury, czytamy te bzdury i niestety coraz więcej z nas w te bzdury wierzy. To wynika z tego, o czym wspomniał Mateusz, czyli braku pluralizmu w naszej debacie publicznej. To, że my mówimy tutaj to, co myślimy, dociera to do jakiegoś bardzo ograniczonego grona odbiorców. Oczywiście cieszymy się, że jest to takie grono i że jest to grono rosnące. Nie zmienia to jednak faktu, że z propagandą sączoną codziennie 24 godziny na dobę przez wszystkie praktycznie stacje telewizyjne, radiowe, główne portale internetowe i tak dalej, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Szanowni państwo, i jeszcze jeden wątek, a mianowicie Mateusz słusznie wskazał, że w interesie Ukrainy nie jest parcie do konfrontacji zbrojnej, nie jest parcie do konfliktu, ponieważ ten konflikt skończy się dla Ukrainy tragicznie, będzie miał tego także oczywiście wyjątkowo negatywne konsekwencje dla Rosji, ale Ukraina nie jest w pełni samosterowalna. O ile Polska jest państwem zależnym, państwem wasalnym i nie w pełni niepodległym, no to ile Ukraina jest kilka kroków dalej w kierunku tej dezintegracji. Na wschodzie Ukrainy, na granicy z Donieckiem, funkcjonują w tej chwili zupełnie niezależne od władzy centralnej bataliony. No ale to nie jest tak, szanowni państwo, że one są niezależne, bo zamożni ukraińscy przedsiębiorcy sponsorują ich funkcjonowanie. One są niezależne, ponieważ ich funkcjonowanie i uzbrojenie finansują służby specjalne, oczywiście nie ukraińskie, służby z bardzo różnych miejsc na świecie. A zatem sponsorzy mogą w pewnym momencie zażyczyć sobie, aby te odwołujące się do ideologii neobanderowskiej bataliony rozpoczęły jakąś mniejszą czy większą ruchawkę, żeby wykonały jakąś prowokację, jakąś akcję. Tak jak wspomniał Mateusz, w tej chwili w tamtym rejonie dzieją się dość niepokojące rzeczy. Mamy na szczęście relacje z pierwszej ręki, nie musimy się opierać tutaj na jakichś relacjach agencji prasowych czy na oświadczeniach konkretnych stron konfliktu. Natomiast te obiektywne źródła wskazują, że rzeczywiście nastąpiła tam jakaś eskalacja napięcia, następują incydenty zbrojne, ludzie strzelają do siebie, następują jakieś tam wybuchy. W tej chwili do końca wiemy, o co w tym chaosie chodzi. Z całą pewnością możemy potwierdzić prawdziwość informacji o tym, że ludność cywilna jest ewakuowana z tamtych rejonów. To oznacza jednak, że istnieje pewna realna groźba, że ten konflikt z konfliktu papierowego przerodzi się w konflikt fizyczny, przy czym, tak jak podkreślamy tu od samego początku, absolutnie wykluczamy scenariusz, że będzie to jakby eskalacja konfliktu czy inwazja ze strony Rosji, tak jak chciałyby tego zachodnie media, po prostu Rosja nie robi rzeczy, które się Rosji nie opłacają. I to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko powiem, że według portalu W Polityce
kto używa trzech z czterech fraz dotyczącym krytyki tego, co się dzieje na Ukrainie, jest pudłem rezonansowym Kremla. A ja teraz kolegom odczytam i koledzy odpowiedzą, czy jesteśmy pudłem. Pierwsze, że na Ukrainie działają środowiska banderowskie. I wyolbrzymianie tego tematu, to jest pierwszy fakt. Drugi, że jest wojna na Ukrainie, a nie groźba inwazji, czy też konflikt na Ukrainie, a nie groźba inflacji zewnętrznej. Trzecią tezą jest to, że Ukraina to kraj upadły. I czwarta teza, że Anglia jest perfidna i tak dalej. Jeżeli pojawiają się w naszej narracji co najmniej trzy z tych czterech, to jesteśmy pudłem rezonansowym. Nie wiem, czy koledzy się z tym zgodzą. Kto te kryteria opracował? To było w Polityce, ale to jest powołanie się chyba na tygodnik Time. Kolega, to, że my jesteśmy pudłem, to jest oczywiste. Natomiast pudłem jest także Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ostatnio odradziło Polakom wycieczki na Ukrainę, ponieważ panuje tam wyjątkowo niesympatyczna dla Polaków atmosfera i właśnie ci neobanderowcy, których tutaj przywoływanie ma świadczyć o tym, że jesteśmy pudłem, zachowują się wobec Polaków w sposób nieprzyjazny. Ministerstwo wskazuje właśnie na groźbę ze względu na wojnę, która toczy się na wschodzie Ukrainy. Także mam wrażenie, że Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również jest pod pudłem rezonansowym Putina, także takie niebezpieczeństwo prawdopodobnie się tutaj wkrada. Oj, takie, proszę panów, oskarżenia się pojawiają. I tutaj krótko przejdziemy do polityki PiS-u związanej z wizytą ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau. Takżeśmy się zastanawiali, jak odmieniać, i chyba jednak się nie odmienia. Przypomnę, jako przedstawiciel OBWE był w Moskwie, spotkał się z Ławrowem. I spotkanie było w bardzo dobrej atmosferze, co zaniepokoiło redaktorów TOK FM. I jeden z prowadzących tą audycję na drugi dzień oczywiście pyta jakiegoś eksperta, mówi tak, o co tu chodzi? Wychodzą ze spotkania, ściskają sobie ręce i się uśmiechają. Wywołało to więc pewien niepokój. No i właśnie, i potem się pojawiły takie oceny, czy to spotkanie miało jakiekolwiek znaczenie, czy też nie miało, bo potem zostało zasypane tymi negatywnymi różnymi fake newsami, ale z drugiej strony od 10 lat, proszę panów, od 2010 roku było to pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Ja myślę, że nawet sam ten fakt wymaga krótkiego komentarza. Krótko zacznie kolega Adam Śmiech, który jest z Łodzi i minister Rau też jest z Łodzi. Tak, tak. No jest, czy też był profesorem na Uniwersytecie Łódzkim. No natomiast właśnie. Nie wiem, czy od 2010, bo nie pamiętam, kiedy było słynne spotkanie z ministrem Ławrowem, które zorganizował Radosław Sikorski w Warszawie. No ale w każdym razie, jeżeli nie w 10, to w 11, prawda? Także i tak dawno. Spotkanie to wydaje się oczywiście konferencja prasowa na tyle, na ile moglibyśmy tutaj cokolwiek powiedzieć na ten temat, była bardzo dyplomatyczna, co już się chwali, ponieważ nasz rząd i w ogóle to, co wszystko dzieje się w Polsce, o czym cały czas mówimy, jest bardzo daleko od sztuki dyplomacji, natomiast tutaj trzeba przyznać, że pan minister zachował się dyplomatycznie i jeżeli odpowiadał na pytania, to dość na okrągło, można tak w ten sposób powiedzieć. Rzeczywiście nie było w jego słowach agresji czy jakiegoś bezpośredniego ataku na gospodarzy. No cóż, na to, że zachowywał się normalnie w interakcjach takich personalnych z Ławrowem i z innymi Rosjanami, to jest właśnie sztuka między innymi dyplomacji. Nie chcę też, żeby to zabrzmiało zbyt pozytywnie, bo nie wiemy, czy była taka enigmatyczna informacja, że poruszono również kwestie stosunków dwustronnych. Naturalnie trudno nam tutaj powiedzieć, co pod tym pojęciem media rozumieją i jakie będą z tego efekty, czy w ogóle jakiekolwiek będą, czy też była to tylko stwierdzenie pewnych kwestii, na które Rosja oczywiście ma swój pogląd i jego nie zmieni. W każdym razie z punktu widzenia histerii wewnątrzpolskiej, gdzie jedna strona opozycyjna szuka śladu, tropu rosyjskiego w rządzie, a rząd w opozycji,
No, z pewnością można powiedzieć, że zachowanie ministra spraw zagranicznych obecnego, pana profesora w Moskwie, należy do takich poszlak, które mogą powodować, że opozycja powie, no tak, PiS to jednak jest agentura Putina. Natomiast oczywiście mówiąc poważnie, ogólnie oceniam tą wizytę pozytywnie, pamiętając o tym, że jest okresowym przewodniczącym OBWE Polska w tej chwili i w tym charakterze minister spraw zagranicznych w Moskwie przebywał. Dobrze, że pojechał, bo mógł przecież nie pojechać w ogóle, no w ramach protestu, prawda, cała propaganda tutaj go by wspierała w ramach protestu przeciwko temu, co Rosja robi na Ukrainie, czy też tej zbliżającej się inwazji. Niemniej jednak uważam, że to wypadło jak na okoliczności, w jakich żyjemy i w stosunku do, wszystko w stosunku do poziomu histerii, jaki w Polsce obowiązuje, wypadło całkiem nieźle. Natomiast oczywiście nie spodziewam się w stosunkach dwustronnych jakichkolwiek zmian, aczkolwiek gdyby nastąpiło zaskoczenie w przyszłości, to byłoby miło. I tylko tyle. Czasami też mówię o tym w taki sposób, nasi odbiorcy odbierają to może za zbyt daleko idące pochwalenie czasami rządu pisowskiego, no ale po prostu to jest szukanie jakiegoś chociażby nie bardzo silnie świecącego światełka na końcu tunelu. I jeżeli mówimy o kategoriach czysto takich interakcji personalnych, to ta wizyta różniła się zdecydowanie, jak powiedziałem, od poziomu, jaki w tej chwili cała propaganda medialna osiągnęła w Polsce. I z tego punktu widzenia jest dobra. Czy cokolwiek przyniosła? Prawdopodobnie niewiele, było to, można powiedzieć, robocze spotkanie przedstawiciela OBWE z Rosją, które przebiegło w dobrej atmosferze, na pewnym poziomie, a tak jak powiedziałem, dla stosunków dwustronnych nie spodziewam się tutaj cudów. To tyle, jeżeli chodzi o wizytę. No to raczej nie tyle, tylko sporo. Ministra spraw zagranicznych, powstrzymam się od mieniania jego nazwiska, bo... Nie no, Zbigniewa Rau. No. Rau, tak, ale ministra Rau brzmi w moich uszach tak nie do końca. No to Rała. No. Ja chciałem zwrócić uwagę, że i tak ten jednak zauważony również w mediach rosyjskich, taki wyważony ton wypowiedzi został na drugi dzień jakby całkowicie zmarnowany przez hura patriotyczne, niedyplomatyczne, histeryczne wypowiedzi premiera Morawieckiego, który w ogóle jako premier w ogóle zajmować tego stanowiska, ponieważ nie potrafi mówić językiem dyplomatycznym. Proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy zrobili taką analizę jego języka, no to jest absolutny skandal. Nawet dziennikarze tak się nie powinni wypowiadać, a to jest premier polskiego rządu. To wszystko prawda, dlatego mówię. Na tym tle Rau wyszedł jako dyplomata. Czy kolega Piskorski bagatelizuje, czy ma to jakieś znaczenie? Wiemy, że Rosja do OBWE przywiązuje jednak pewne znaczenie. No tak, trochę odnosząc się do słów Adama, a czegoż mieliśmy oczekiwać? Opozycja mogła oczekiwać? Tego, że pojedzie i napluje w twarz? Kopnie, może oczekiwali. Ministra Ławrowa. To znaczy poziom po prostu jest taki minister, opozycji, że mogli tego oczekiwać. Tak. Nie, no ja rozumiem, pewnie, że tak. Natomiast poziom ministra Rała jest poziomem człowieka mającego jakieś pojone elementarne zasady kultury, jak sądzę. No jednak jest to profesor. Profesor, który otrzymał, o ile mi wiadomo, dość solidne podstawy w zakresie i filozofii politycznej, i nauk politycznych szeroko rozumianych. No i naprawdę nie spodziewajmy się po nim ani chamstwa w stylu takiego, że tak jak mówię, napluje Ławrowowi przepraszam w twarz przy spotkaniu albo nie poda mu ręki, albo idiotyzmu i przejawu kompletnego braku kompetencji, jak ta blondynka Liz Truss z Wielkiej Brytanii, która powiedziała o tym, że Rosjanie powinni przestać okupować obwód woroneski i rostowski. To jest jednak inna liga. No profesor Rau, no tak właśnie, profesor, no i odebrał edukację znacznie lepszą niż Liz Truss, nie jest produktem współczesnej kultury, czy właśnie antykultury i antyedukacji anglosaskiej. Więc po prostu profesor Rau był profesorem Rauem tam, ani więcej, ani mniej. Nie jest czynnikiem decyzyjnym w polskiej polityce zagranicznej.
szef MSZ, nawet gdyby miał mnóstwo w sobie dobrej woli, czego ja nie wykluczam, bo być może to jest człowiek, który rozumie świat i otoczenie, biorąc pod uwagę ten jego potencjał intelektualny, o którym mówimy, to i tak nic by tam nie zrobił. Co więcej, no podkreślam, że no mógł skorzystać z tej okazji, żeby porozmawiać, gdyby miał oczywiście ku temu pełnomocnictwa, no we własnym imieniu przecież bez sensu, żeby prowadził takie rozmowy prywatnie jako Zbigniew Rau, ale generalnie no, była druga część tego spotkania, która miała być poświęcona na omówienie relacji polsko-rosyjskich naszych dwóch stron. Wiadomo, że przy takich okazjach mówi się też o tych relacjach. Tutaj żadnego przełomu nie mamy, a nie mamy nie dlatego, że minister Rau jest dobrym bądź złym szefem MSZ, to dlatego, że po pierwsze nic nie może, a po drugie taki jest ogólny ton polskiej polityki, więc ta wizyta nie przyniosła dokładnie nic. I nie cieszmy się, że profesor Uniwersytetu Łódzkiego nie zachował się jak Liz Truss albo nie napluł Ławrowowi w twarz, wywołując międzynarodowy skandal, bo myślę, że to za mało by wyrażać tutaj satysfakcję z tego, że się po prostu zachował normalnie. Mógł nie pojechać, Adam słusznie mówi, że owszem, mógł nie pojechać, no ale jednak podkreślam, minister Rau pojechał tam złożyć pewną propozycję, notabene ja bym chciał czegoś więcej się dowiedzieć na temat tej propozycji, propozycję z ramienia OBWE, czyli nie swoją, nie polską, przepraszam, nie propozycję Warszawy, ale propozycję OBWE. Teraz ta propozycja OBWE bardzo mnie interesowała, bo na tą propozycję OBWE, którą tam wyartykułował profesor Rau, była dość pozytywna reakcja ze strony rosyjskiej, ze strony Siergieja Ławrowa. No i w zasadzie to powinno być przedmiotem naszych rozważań, rozważań mediów w ogóle wszystkich, ta propozycja, ale ona jakby gdzieś zniknęła na dalszy plan, no bo znów w Polsce myśmy nie mówili o tym, że OBWE ma może jakiś pomysł na rozwiązanie czy zmniejszenie napięcia w relacjach w naszym regionie Europy, tylko myśmy mówili o tym, że on tam w ogóle pojechał. Znaczy, no, nasza strona się cieszy, że tam pojechał, druga strona go odsądza od czci i wiary, że pojechał. Natomiast obie strony nasze tego sporu nie mówią o konkretach, o tym, co minister Rau mógł zrobić, a mógł zrobić w mojej opinii niewiele, i o tym, co on tam zaproponował, bo o tym z kolei nie wiemy. I tu z kolei pretensja moja do OBWE, może też nie do ministra Rała, bo pewnie nie został upoważniony przez OBWE o tym, żeby powiedzieć o szczegółach propozycji, którą w Moskwie złożył, a podobno jaką złożył, i podobno jest ona wcale nie głupia, ale w miarę konstruktywna. Jedno zdanie do Mateusza tylko. Ale oczywiście zgadzam się z tobą, natomiast wiesz, po prostu ja chcę uwypuklić co, że dożyliśmy takich czasów, że cieszymy się z tego, że ktoś przy stole potrafi posługiwać się nożem i widelcem. To jest po prostu, to jest dramat. W gruncie rzeczy ja się nie cieszę z tego, że on tylko pojechał, prawda? Natomiast chodzi o to, że dożyliśmy czasów, w których najprostsze, elementarne zasady dyplomacji, które słusznie i dobrze spełnił akurat w tym wypadku profesor Rau, no to w zasadzie wypełnia nam całą treść tego, a nie to, co powiedziałeś, czyli propozycja OBWE, o której nie wiemy bliżej. Dziękuję. No właśnie, ta propozycja jednak w mediach rosyjskich została omówiona, pozytywnie przyjęta. To jest wznowienie dialogu wszystkich państw i tak dalej. Tam jakaś platforma dyskusji ma być, czy porozumienia. Nie wiem, czy będzie dalszy ciąg, bo pewnie anglosasi nie są za tym zainteresowani na tym etapie, ale widać było, że Ławrow był taki odprężony, mówi, no wreszcie ktoś, z kim można, no nie wiem, porozmawiać po tych wizytach krajów zachodnich różnych polityków. Aha, jeszcze tylko proszę panów, jedno chciałem zwrócić uwagę, że wśród tych wizyt w Moskwie zwrócił uwagę prezydent Brazylii, który, przypomnę, Trumpowiec, który uchodził za bardzo proamerykańskiego i nagle przyjeżdża do Moskwy w środku takiego kryzysu, ale to jest jakby inna sytuacja. Proszę panów, ponieważ kończymy już z tą Ukrainą, cholera, zabrzmiało to chyba zbyt radykalnie, chodzi z tematem, kończymy oczywiście, natomiast runda czterech proponuje koncentrować się na sprawach krajowych, bo jednak coś się działo i wiem, że kolega Przemysław Piasta przygotował dla nas krótką informację, bo jednak coś się wydarzyło. Proszę bardzo.
coś się działo. Ja specjalnie nie zabierałem głosu w poprzedniej rundzie, dlatego że uważam, że temat jest zasadniczo wyczerpany i jedyne co, to możemy pozwolić sobie na mniej lub bardziej zabawne żarty z tego, co się dzieje, albo już bardzo twórcze komentarze, bo ileż można mówić o tym samym. Natomiast w międzyczasie troszkę się dzieje w Polsce i w Unii Europejskiej. To, co przykuło moją uwagę, nie tylko moją zresztą w zeszłym tygodniu, to był temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyroku na temat tak zwanej zasady praworządności, tak tutaj uzależnienia finansowania poszczególnych państw od właśnie stosowania przez nich praworządności. Przynajmniej tak ta sprawa jest przedstawiana w mediach. W istocie rzeczy problem jest nieco bardziej złożony. Natomiast istotniejszy niż sam wyrok są reakcje polskich polityków na tenże wyrok. Bo jeszcze, że tak powiem, żeby o samym wyroku, żeby to wybrzmiało, samo uzasadnienie wyroku TSUE nie jest dla nas jednoznacznie niekorzystne. Jakby tutaj Trybunał wskazuje, że o mechanizmie warunkowości decyduje to, czy w danym państwu były wykonywane jakieś nadużycia korupcyjne, malwersacje pieniędzy unijnych, jakieś nieprawidłowości przy wydatkowaniu tych wspólnych budżetów unijnych itd., itd. A zatem ten mechanizm warunkowości nie byłby w tym ujęciu taki do końca niekorzystny. Chociaż jak wiemy, pomiędzy wyrokami Trybunałów a praktyką polityczną potrafi być bardzo poważny rozdźwięk, także nie traktowałbym tej sentencji wyroku jako sentencji zupełnie nas uspokajającej. Natomiast dużo bardziej interesujący niż sam wyrok, którego przecież oczekiwaliśmy w takiej mniej więcej formule, była reakcja polskich polityków, a mianowicie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który tutaj rzucił się niczym rejtan, broniąc niepodległości Rzeczpospolitej, nieco po nie w czasie, bo przypominamy, że minister Ziobro, podobnie jak cały jego obóz polityczny, entuzjastycznie nakłaniał nas do członkostwa w Unii Europejskiej, a potem wspierał wszelkie ruchy zmierzające do federalizacji tejże Unii. W każdym razie minister Ziobro w bardzo jednoznaczny sposób odciął się od premiera Morawieckiego, wskazując, że jest to ewidentna wina premiera Morawieckiego, ta niekorzystna sytuacja, w której Polska się znalazła. No i co tu dużo mówić, Ziobro ma rację oczywiście, bo to był błąd Morawieckiego, podobnie jak wcześniej błędem Lecha Kaczyńskiego był traktat lizboński. To są po prostu ewidentne błędy polityczne, robienie małych interesów kosztem dużych ustępstw. Interesujące jest natomiast to, dlaczego Ziobro wystąpił w tak radykalny sposób. Czy mamy do czynienia z kolejnym etapem wojny o władzę, czy o schedę po Kaczyńskim już w obozie PiSu? No to są tematy, na które poznamy odpowiedź na pewno w najbliższych tygodniach albo miesiącach. Niestety ten pozorny temat ukraiński przykrył nam w znacznej mierze komentarze i dyskusje właśnie na ten temat krajowo-unijny, który moim zdaniem jest dla nas dużo istotniejszy i dużo bardziej interesujący. I to tyle, dziękuję bardzo. Właśnie przykrył, ponieważ na przykład TVP Info to 99% informacji, to jest o Ukrainie, przypomnę, wysłali swojego w cudzysłowie czołowego dziennikarza niejakiego Rachonia, który nadaje z Kijowa pod takim szyldem agresja Rosji na Ukrainie. No jakoś jeszcze do Kijowa nie dotarli, dzięki czemu może on nadawać. Przypomnę, to jest ten dziennikarz, który w czasie wizyty Putina w 2009 roku nałożył na siebie strój przypominający pewne urządzenie zapobiegające ciąży i latał przed hotelem, w którym mieszkał Putin. Okazuje się, proszę panów, jaką karierę potem zrobił dziennikarską. Jeżeli koledzy uznają, że mogą się odnieść do tego, chyba że kontynuują swoje wydarzenia tygodnia, to zapraszam. Kolega śmiech. Nie, no to już nie będę się odnosił do tego. Dlatego, Ziobry, że kolega się nie odniesie. Mam temat, to znaczy no mogę tylko się odnieść do Rachonia, no to wie kolega, no to świadczy właśnie o tym, jacy ludzie decydują potem o przekazie medialnym w Polsce. No to dramatyczna sytuacja. Natomiast ja niestety znowu będę mówił o Ukrainie, chociaż w kontekście polskim. Jedyne, od czego zacznę, to właśnie wyjdę od mediów i o działaniach Onetu, o których tutaj koledzy wspominali, ale tylko jednym zdaniem, a mianowicie ukazał się dzisiaj wywiad. To jest, proszę państwa, zabawne, w swej śmieszności i dramatyczności po prostu przekazu pod tytułem jak Rosjanie wejdą, to na Ukrainie nie starczy ziemi, by ich wszystkich zakopać. No, dramatyczna zapowiedź, którą wygłosił w rozmowie z Onetem Jurij Zabijaka, uwaga, Zabijaka, nazywa się Zabijaka, wiceprzewodniczący Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek. No, niesamowite. Natomiast chcę mówić również w kontekście niestety ukraińskim, także tutaj państwo mi pewnie zarzucą, że jestem nudny i powtarzam się, ale bardzo ciekawa sprawa, bo ostatnio mówiłem o Reducie Dobrego Imienia Polski, która oprócz zajmowania się obroną
dobrego imienia Polski. Okazuje się, że zajmuje się również walką z Rosją i z imperialnymi zapędami tego kraju. Natomiast obecnie chcę powiedzieć kilka słów na temat innej znanej i bardzo głośnej ostatnio organizacji Ordo Iuris, która to organizacja również prowadzi poza tymi kwestiami obyczajowymi, z których jest w tej chwili znana, prowadzi swoją działalność, która no, w założeniu jest bardzo, bardzo cenna, dlatego że według jej założeń stoi na straży tradycyjnego porządku rzeczy, normalnej rodziny i tak dalej, i tak dalej, i bardzo dobrze. Natomiast no, nie wiedzieć czemu, a może wiedzieć czemu, ja i moją konkluzję przedstawię na końcu, wypowiada się również na temat konfliktu na Ukrainie. Tutaj Państwu przytoczę krótką wypowiedź tej organizacji. Trwa rosyjski szantaż wobec Ukrainy. W naszej ocenie, którą podpisało kilkanaście organizacji z szeregu krajów, skala eskalacji konfliktu stanowi już akt międzynarodowego bezprawia ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie ulega też wątpliwości, że atak na Ukrainę lub jej wchłonięcie w rosyjską strefę wpływów osłabiłoby Polskę i cały region Międzymorza. No i cóż, tutaj można się zastanowić, no ale co to ma do obrony tradycyjnych wartości? No ale cóż, dalej Ordo Iuris oznajmia, że podjęło współpracę z organizacjami, uwaga, z Ukrainy, co akurat w tym wypadku nie jest dziwne, ale również z Chorwacji. Zapewne nie są to organizacje chorwackie, które wspierają prezydenta Chorwacji, o którym ostatnio mówiliśmy, który sprzeciwiał się udziałowi chorwackiej armii w ewentualnej wojnie na Ukrainie. I co więcej, jakby skupieniem tych wszystkich kierunków i sił, łącznie z Ordo Iuris, jest fakt, o którym również się chwali ta organizacja, że jej przewodniczący wziął udział w inauguracji amerykańskiego uniwersytetu w Kijowie, który współpracuje z Uniwersytetem Stanowym Arizony. Więc proszę Państwa, moja konkluzja jest taka, że Ordo Iuris jest częścią międzynarodowego, jakby to powiedzieć, sprzysiężenia to niedobrze brzmi, no, ale w każdym razie międzynarodowej grupy konserwatywnej, owszem, pod względem światopoglądowym, która działa pod parasolem amerykańskiego odłamu konserwatystów, który jest tym odłamem, który dąży do hegemonii Stanów Zjednoczonych nad światem, w odróżnieniu od innych konserwatystów, paleokonserwatystów amerykańskich, czy też bardziej wyznawców doktryny Monroe'a, izolacjonistów, takich jak tutaj też wspomnieliśmy, Tucker Carlson, Buchanan, Roberts czy Stephen Walt. Także trzeba mieć świadomość, że jeżeli patrzymy na działania Ordo Iuris w dziedzinie czysto obyczajowej i walkę tej organizacji z różnymi wypaczeniami prawnymi, które się dzieją, zwłaszcza w Unii Europejskiej, to wszystko w porządku. Jednak, jak widać, jest ona również obowiązana do wypowiadania się politycznie, a politycznie wypowiada się bez wątpienia w interesie hegemonii Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Ja bym się nie zgodził z tezą, że to, co oni robią w sferze obrony tradycyjnych wartości, to też jest takie dobre, bo odwrotne skutki to są. Działają. No tak, ale wie kolega. No. Na zasadzie sekty takiej protestanckiej bardziej to przypomina. Przypomnę, no ale nawet jeżeli tak kolega mówi, no to tutaj nici biegną również za ocean. Nie no, to właśnie, no ale ja od początku mi się oni nie podobali, te taki dogmatyzm i tak dalej. Pachniało to nie polskim w ogóle działaniem. A zyskali w moich oczach, kolego, w moich oczach zyskali ostatnio właśnie ta nieprzyjemna aferka, która sprawiła, że cały internet się zmieniał. No powiedzmy sobie wprost, że chodziło o sprawy, tematy, ale związane z Alkową, sprawiła, że zyskali takie ludzkie oblicze. Bo ja generalnie nie przepadam za fanatykami, szczególnie religijnymi, wyjątkowo nie lubię, jak ktoś próbuje pod potrzeby własnego postrzegania świata układać życie innych. Tymczasem okazało się, że oni również rozumieją, że te drobne grzeszki, niedoskonałości ludzkiej natury są także elementem świata tradycyjnego, także może walczą, będą teraz walczyć o ten świat tradycyjny w poszerzonym zakresie, z bardziej ludzkim obliczem, w sposób, że tak powiem, bardziej strawny dla zwykłego człowieka. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A no, w najgorszym wypadku przynajmniej się pośmialiśmy troszkę wszyscy, tak, żeby była z nich jakaś korzyść. Co więcej, Przemek, to co powiedziałeś, wcale nie jest przeciwko temu, co powiedział kolega naczelny, dlatego że jeżeli prześledzisz biografię różnych liderów właśnie skrajnych, fanatycznych sekt amerykańskich, protestanckich,
no to ich stosunek, tak powiem, ponieważ w większości byli to mężczyźni, do płci przeciwnej, no można liczyć w tuziny. Także. Czyli krótko mówiąc, mizogini. No, zależy. Chyba, że okaże się, że ta pani, która z tym panem, to któryś z nich było agentem rosyjskim. Po to, żeby skompromitować. Właściwy ślad, proszę kolegi. Bo chciałem zauważyć, że to Ordo Iuris było oskarżane między innymi przez Tomasza Piątka o to, że jest jednak agenturą nie amerykańską, tylko rosyjską. A dowód był bardzo mocny. Mianowicie oni kiedyś wzięli udział w jakiejś konferencji, nie wiem, czy to było w Moskwie, czy gdzieś, gdzie brała udział również przedstawiciel cerkwi prawosławnej. Także dowód dosyć mocny, prawda? Bardzo mocny dowód, tak. Kolega Piskorski. To tu kolega wymienił nazwisko znakomitego dziennikarza śledczego. No właśnie. Guru polskiej żurnalistyki. A ja tak od razu sobie przypomniałem, jak kolega to nazwisko kabaretowe wymienił, tej postaci kabaretowej, przepraszam, do nazwiska nic nie mam, jak człowiek ten mnie umieszczał w jakichś takich schematach, które zrysowywał sobie w swojej chorej wyobraźni i tam było, zdaje się, Putin, Piskorski, Rękas, Macierewicz. To miał być dowód na to, czyją pacynką jest Antoni Macierewicz. Zresztą nasz kolega Konrad Rękas od czasu do czasu tak kąśliwie w swoich tekstach pisze o tym, że mój kolega Antoni Macierewicz, prawda? Potwierdzając jakby złośliwie wersję Piątka, myślę, że nikt tej ironii i dowcipu Konrada nie wyczuwa i być może Piątek, czytując teksty Rękasa, znajduje kolejne dowody na macki Kremla. No ale mówmy o czymś poważniejszym. Ja wrócę na Ukrainę na chwilę, bo no jednak cała ta przestrzeń... Był apel, żeby skończyć z Ukrainą. No był ten apel, ale na koniec tylko powiem... No, się nie da, no. Uspokajając naszych widzów, że chyba raczej tam wojny nie będzie, czyli nie wierzmy tym, co nam mówią w tych mediach. Otóż szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Aleksiej Daniłow, poinformował, że prezydent Zełenski nakazał wszystkim członkom rządu, ministrom, randze ministra i deputowanym, no domyślam się, że ze swojej partii, z partii Sługa Narodu, żeby niezwłocznie udali się na linię zawieszenia broni z Donbasem. Rozumiem, że nie w charakterze żywych tarcz, rozumiem również, że nie w charakterze siły ofensywnej, mającej zamiar zdobywać Donbas i w związku z tym domniemuję, że i przynajmniej taką mam nadzieję i w tej nadziei zobaczymy, na ile ona okaże się płonna i na ile te prowokacje anglosaskie tam mogą wyjść. W tej nadziei chciałbym naszych widzów pozostawić. Obserwujmy, co tam się dzieje, ale wiedzmy jedno, nawet Zełenski, biorąc pod uwagę ten jego ruch, ten jego apel i to wysyłanie swoich ministrów i parlamentarzystów w rejon tego konfliktu, nie chce chyba tego konfliktu. No właśnie, a nie wiadomo, czy ci nasi posłowie, którzy byli w delegacji, przypomnę, delegacja czterech partii pojechała z Ryszardem Terleckim na czele i posłem Szczerbą z PO, którzy tam czapkowali w Radzie Najwyższej, ale oni chyba już wrócili do kraju, bo tak to by mogli razem pojechać tam na linię frontu, bo... No nie, bo ci nasi wierzą w wojnę, to wie kolega, to oni by się nie Terlecki by w tym kasku, którym zdjęcie jego się ukazało. Kamizelce kuloodpornej. Komizelce. Proszę panów, a na koniec ja nie będę mówił o Ukrainie. Czy jest zgoda na to? Przeminęła olimpiada bez echa. Dlaczego przeminęła bez echa? No bo polska reprezentacja nie odegrała praktycznie żadnej roli poza jednym przypadkowym jednak medalem skoczka narciarskiego, czyli Dawida Kubackiego. Totalna klapa, ale generalnie zastanawiałem się, tak oglądając to wszystko, czy ta olimpiada miała sens. Nie ma publiczności, nie ma, znaczy jest publiczność jakaś tam, takie panie machają takimi kartkami, ale to wygląda na zorganizowane grupy na pewno. Zresztą w Japonii było to samo, żeby nie było oskarżenia, że to chiński komunizm tak polega, to ci Azjaci tak. Nie ma kibiców z innych krajów, nie było jakiś, jedynym skandalem, który przykuwał, znaczy skandalem, wydarzeniem, który przykuwał uwagę, było, czy rosyjska łyżwiarka figurowa była na
brała jakieś specyfiki czy nie. Ponieważ była 15-letnia, została zwolniona, to był główny temat naszych mediów. Także tak się zastanawiam, czy idea olimpijska nie przeżywa głębokiego kryzysu. Po olimpiadzie w Tokio, która też była no, przykrym raczej wydarzeniem, mamy kolejny dowód. O Chińczykom zależało na tym, żeby się odbyła. No odbyła się, ale przypomnę panowie, że ostatnią wielką olimpiadą zimową była olimpiada w Soczi. Spieprzona przez Ukraińców, o cholera, miałem o Ukraińcach nie mówić, którzy zrobili Majdan w tym czasie. A na tej olimpiadzie reprezentacja Polski zdobyła 8 medali, w tym 4 złote. No najlepsza olimpiada w naszym wykonaniu. No i ostatnia być może. Kończymy, chyba że jeszcze ostatnie 3 minuty, czy przepraszam, 3 grosze kolega Piasta jeszcze się odniesie. Do olimpiady w Soczi, no chyba nie za bardzo, ale skoro już kolega dał mi głos, to jeszcze chciałem pożegnać Państwa dobrą wiadomością, mianowicie przeczytałem dzisiaj w internetach, że pan Andrzej Gwiazda, bohater, legenda Solidarności, który jak wiadomo był więziony w tym zeszłym słusznie minionym systemie, stwierdził, że czas zmonetyzować to więzienie i wystąpił do przeciwko Skarbowi Państwa Polskiego o odszkodowanie w wysokości 3,5 miliona złotych. Także szanowni Państwo, cieszmy się, że mamy takich bohaterów. Jeśli to odszkodowanie zostanie mu zasądzone, możemy z pewnością powiedzieć, że jest to bezcenny bohater. I to tyle. Dziękuję bardzo. No, Wasserman zaczynał od 240 tysięcy, teraz mamy już 3,5 miliona. Przypomnę, że... Widzi kolega, jaka inflacja? No inflacja jest, ale i podbijają stawkę cały czas. Proszę panów, przypomnę, że siedzący w kazamatach czy w celach Cytadeli Warszawskiej, no niestety Piłsudski też, i Roman Dmowski nie wystąpili w okresie II RP o żadne odszkodowanie. I tym mimo wszystko optymistycznym akcentem i znów pochwaliłem Piłsudskiego, ale już nie zdążyliście mnie za to skarcić. Chciałbym skarżyć kolegę. Nie, no akurat tutaj mamy rację. Nie no kolego, odbił sobie w 26, no to odszkodowanie. Ale kolego, ja mówię o materialnych kwestiach. A no właśnie, ja też. Tak wiem, pensji nie pobierał. Nie no, jednak był człowiekiem skromnym, no kolego. Dygnitarze sanacyjni, owszem, się obłowili. Nikodem Dyzma serial nam o tym mówi, ale nie Piłsudski. Do zobaczenia za tydzień.